Witaj, Rzymeczki, z tej strony Travel w pierwszym odcinku z Hardline 4 na modyfikacji Equestria War jako wolne terytorium Adelardu. Tak, trochę zapomniałem nazwy tego. Jedna z osób w komentarzach zaproponowała, żebym zagrał tym państwem, po czym kilka razy próbowałem i był problem, ale teraz trochę po prostu zszedłem z poprzeczki, trochę sobie ułatwiłem poprzez, że zmniejszyłem po prostu poziom gry, to zawsze pomaga, żeby serie trochę wychodziły. A jako, że już trochę wiemy, jak to będzie polegało, no to też nie będzie taki pierwszy playthrough tego. Więc jeżeli chodzi o historię, no to tam później będzie nam pokazany event, ale jako, że one są zbytnio, o właśnie, one są dosyć długie i po angielsku, to ja je zazwyczaj trochę przeglądam, a później streszczam. Więc chodzi o to, że to jest 20 lat po tym, jak uzyskaliśmy wolność od tego dawnego imperium, które tutaj było. I w sumie polega to na tym, że hurra, jesteśmy wolni. I tak naprawdę możemy w sumie z powrotem zjednoczyć. Więc tutaj jest kilka ścieżek, w ogóle byłem przerażony, gdy zobaczyłem, że to jest tak rozbudowane. Jest kilka ścieżek, jak można pójść. I tak, ja sobie tak przeglądałem, no to tak, socjaliści, no to tacy zwykli socjaliści, tutaj nie ma nic takiego, że o, super socjaliści, którzy są fajni, no, mają ścieżkę, nie. Później mamy tego dziwnego gościa, który, tak, który chce stworzyć jakieś święte imperium, jest dziwny. Później mamy anarchistów, które normalnie, jeżeli pójdziemy, to jest najprostsza, najbardziej prosta ścieżka. Najbardziej prosta. Najprościejsza. I chodzi o to, że po prostu z łatwością możemy sobie tutaj pokonać tych gości, ponieważ oni są dosyć prości. Oraz też, jeżeli ten gość przejmie władzę, to my dosłownie możemy dostać event i przejąć. Tutaj mamy jakąś taką konfederację, którą możemy pójść. No niby... Niby ciekawe to jest, że możemy zrobić konfederację właśnie gryfonów, jeżeli posiadamy to miasto. Ciekawe jest. Ale wydaje mi się, że pójdziemy w to. I tutaj w sumie też... To też tak samo mamy. Ci anarchiści to w sumie są tacy, że nie możemy nic zrobić, a tutaj jak pójdziemy z tym dziwakiem, on naprawdę jest dziwny, no to możemy pójść. Ale chodzi o to, że ja chcę pójść z tym gościem, dlatego że to jest taka typowa śmieszna ścieżka, że tutaj będziemy mieć bankierów, będziemy mieć bankstera jako przywódcę. No i w sumie, żeby go dostać, to nie jest jakieś takie mega trudne, bo trzeba po prostu wszystko dla niego robić dobrze, dla reszty nie robić dobrze. Tutaj jest też dziwne drzewko, bo jak to zrobimy, to wtedy nas naprzeciwka nie możemy zrobić. Więc to jest to jedna z dziwniejszych rzeczy. Więc tutaj w głównej mierze musimy po prostu sobie popatrzeć, kto... Co i gdzie będzie nam najlepiej dawało. Wydaje mi się, że to byłoby fajne, ponieważ jeżeli będziemy mieć rycerzy, to oni trochę są lepszymi jednostkami, aby się przydały w przyszłości, więc wydaje mi się, że to wybierzemy. I tak naprawdę tutaj, tu w sumie nie widzę, tutaj jest chyba tylko to, więc w sumie pójdziemy w tego gościa tyle. Okej, okay, więc teraz ciągniemy. Więc teraz mamy super imprezę, świętujemy 20 dni, no i oczywiście się pokłóciliśmy. Tak. Ogólnie rzecz biorąc, to początek tego państwa jest trochę taki, nie powiem, że chaotyczny, ale bardziej polegający na tym, że tak naprawdę nie trzeba aż tak bardzo w niego wchodzić, tak głęboko. Okej, więc tak naprawdę... W sumie jak już nie wchodzimy w to głęboko, to przejdźmy szybko. Więc tutaj się zgadzamy, tutaj, że takie, że ho ho ho, że tutaj pożyczki będziemy dostawać, tylko nie wie jeszcze o tym, że tak naprawdę te pożyczki mają polegać na tym, że
przyjmiemy władzę. No. Więc na pewno to państwo ma jakiś rozwinięty lore, tylko że koniec końców ja naprawdę trochę się zdenerwowałem na to państwo, bo polegało na tym, że takie, że o, że jest już fajnie, super, po czym ci zaatakowani. Oni są wyjątkowo napakowani. Więc żeby ich pokonać, to trzeba albo, tak jak w poprzedniej serii, ich okrążyć. To też jest trudne. Albo nie wiem, nie mam pojęcia, jak to inaczej zrobić. Więc tak, możemy wybudować, w sumie i tak nie zdążymy wybudować fabryk. Więc dajmy sobie tutaj cywilniaczki. Przydałoby się mieć jakiekolwiek inne rzeczy, żeby dostać jakieś wsparcie. Bo jak na razie to jedyne co, to przez eventy możemy dostawać te fabryki. I gra jeszcze jest taka trochę wymagająca, dlatego że jeżeli tych nie zaatakujemy dosyć wcześnie, to pod koniec ci tutaj się zjednoczą i mogą nas, no, zniszczyć. To nigdy nie jest ciekawe. Kiedy robisz serię, a później ci inne państwo wyskakuje. Okej. Okay. Więc tutaj trochę dostajemy manpowera przez to, że trochę sobie zwiększamy liczebność. Ale w głównej mierze musimy po prostu opierać się na dywizjach, które dostaniemy. Więc jak najszybciej musimy dostać jakiekolwiek dodatkowe dywizje. Po czym zobaczymy, jak to pójdzie. Bo mówię, ci też to potrafią szybko się zbroić i to jest naprawdę przerażające. Jeżeli tych nie pokonamy, to wtedy po prostu będzie bardzo trudno, żeby coś pójść. Tutaj ogólnie, bo tutaj mamy po środku, tutaj ogólnie też możemy zrobić off to, albo to, ale to nie jest aż takie ważne. Bo jeżeli tych eventów, znaczy celów, nie możemy zrobić, jak już je te zrobimy, no to tutaj mamy dodatkowe dywizje, więc zawsze możemy. Aha, tak, tutaj okupują nasze pola naftowe. Dodatkowe dywizje, a tutaj też mamy pewne bonusy. W pewnej mierze to tam nawet nam się przyda, bo tutaj potrzebujemy minus, bardziej chcemy, żeby non-align przyszło nam. Non-align? Jezu. Już nie pamiętam, jakie oni są. No, non-align właśnie. Się trochę nie dziwiłem. Okej, więc jak najszybciej kończmy to. Dwie dywizje rycerzy są. No, trochę batalionów jest tam. Ale wydawało mi się, że będzie może nieco lepiej. Ogólnie to ostatnio tam, jak robiłem dywizję, to do jednego moda, to facet tak rozpisał te dywizje, że one takie były bardzo OP, a to były początkowe dywizje i się zastanawiam, czy on naprawdę chce coś takiego. No, dostał. Tak, mod jest w dosyć początkowym stadium, więc zanim kolejne dywizje zostaną dodane, to trochę minie, więc później będzie można to poprawić, te template'ki. Trzeba pamiętać o tym, że w zależności jak silne jest wojsko, to potrafią być. Okej, nie możemy tego zmienić. To potrafią inaczej AI potrafi to się tym zajmować, że produkować inaczej dywizję. Okej, tutaj nie trzeba was, ale może tutaj mamy Division Defense, Artillery, Close Support, Combined Armored Drill. Nie no, to takie trochę, nie powiem, mech. Okej. Więc teraz mamy decyzję.
Ja się zastanawiam, czy tego nie możemy. A nie. Możemy, okej. Nie możemy tego zrobić. Chyba trzeba było zrobić tamto, a później coś dostali. Nie wiem jak. Bo ostatnio jak robiłem, to też były dwie decyzje, się zastanawiam o co chodzi. Okej, tutaj już dalej nic nie możemy porobić. Tutaj raczej też nie zdążymy, więc chyba resztę pójdziemy w gospodarkę już taką. Chyba, że... O, możemy rycerzy porobić, ponieważ właśnie ich mamy. Dobra, coś tutaj ciekawego możemy zwiększyć. Manpower? No, możemy zwiększyć. Czy się nam w ogóle przydaje? Przyda w przyszłości zwiększony manpower? To jest najważniejsze pytanie. Okej, możemy to zrobić, ale możemy też zrobić to. Tak, możemy po prostu dostać kolejne dwie dywizje. One w sumie obstawią nam granice, ale chcę po prostu jak najszybciej już dość pójść do ataku, żeby jak oni póki nie mają aż tak dużo dywizji. Okej. Partyzanci zostali rozwiązani. I teraz możemy zmieniać ich template, więc bierzemy ich was wszystkich i zamieniamy was w tych. Potrzebujemy po prostu tych dywizji trochę. I tutaj jeszcze ulepszymy karabiny, żeby były... Nie chcę na razie ich zmieniać, ponieważ przydadzą nam się w późniejszym etapie dywizje. Okej, niech się produkują. Okej. Więc tak, żeby pójść, to jest to, że pójdziemy w to. Tak. Czytałem sobie ten event, ale to był taki event, który w sumie nie był aż taki ważny. Okej. Dobra, na razie sobie... O nie, zamienili się w tych anarchistów. Oh no. Okej, przynajmniej udało nam się wybrać ich, ale... O nie. Jest źle, ponieważ ci anarchiści się pojawili. O nie. Dobra, więc jak najszybciej musimy tutaj jak sobie te dywizje... Te dywizje po prostu. Te dywizje, ich zaatakować. No i teraz rządzimy w sumie. Taka zmiana. No. Trudno mi opisać to, dlatego że historia jest dosyć prosta. Po prostu bankierzy przyszli i zdobyli władzę. Tyle. No. Większość z tych historii może być rozbudowana. Ale nie cierpię, kiedy eventy są pisane w formie dialogów, że dialogi są w eventach, bo to jest naprawdę denerwujące później, bo te dialogi naprawdę są dosyć mało ciekawe. No, i jak sami widzicie, jest ich mnóstwo. Ja, wystawmy. Więc jak też kolejne są ci, nie jesteśmy bez szans, jest okropne to. Tak, to jest właśnie główny powód, dlaczego te ścieżki są takie denerwujące, ponieważ tutaj właśnie się zamieniło i możemy się zamienić, ale żeby to dokończyć, musimy ich no zaatakować i zanektować, tylko że no to będzie mega trudne, żeby coś takiego zrobić. A nawet jak sobie zrobimy... Weźmiemy sobie ten...
Tutaj, okej. Okay. Ja nawet jeżeli sobie weźmiemy coś takiego, że później podbudujemy sobie armię, to ci i tak będą mega potężni, więc tak. Mamy państwo, które jest słabe, mamy mało manpowera w ogóle i państwo, które jest mega dobre i jeszcze do tego ma super, super rzeczy, no. Tak, to nigdy się nie kończy dobrze. I chodzi o to, że nawet tych gości nikt nie zaatakuje, więc... To jest Chaplin... Nie, to chyba nie jest. Więc tak, to jest główny powód, dlaczego ta seria nie ma sensu, jeżeli byśmy szli normalnie, dlatego że, no jako anarchiści, no to tak, no to super, no bo w sumie tutaj możemy sobie to wszystko porobić, tylko że jest taki problem, że później jest coś takiego, że ci anarchiści to... Nie sądzę, żeby oni mieli aż tak dużo rzeczy. Więc... Więc teraz czas na szybkie oszukiwanie. Bo jeżeli... tego nie zrobimy, to po prostu ta seria nie ma sensu. Nie ma sensu dosłownie. Zobaczcie, oni mają 7 dywizji! Ale 7 dywizji, która jest na tyle dobra, że możemy po prostu, że oni nic, po prostu mogą nas okrążyć. Więc tak, możemy spróbować. Bo teraz, jeżeli mają 7 dywizji, możemy spróbować zrobić to w taki sposób, że... Oni potrzebują przejąć... O. Przejąć przynajmniej jedną więcej prowincję obstawiającą nas. My wtedy pomiędzy nimi przejdziemy. To jest jedyny sposób, żeby wygrać. Ale to jest taki jeden z trudniejszych, dlatego że nasze dywizje nie będą wytrzymywały tego ataku. Więc tak, może być trudno. Weźmy sobie Mass Affluent. Okej. Więc festiwal. Idźcie na miejsca. I atakujemy. Oni muszą po prostu się wlać w taki sposób. O właśnie. W taki sposób, abyśmy mieli... No, mieli przynajmniej ten jedną prowincję. No, przesuńcie się. No. Jest jedna prowincja. Jest. To wasz koniec. Dobra. Dobra. Bierzemy. Ty bierz tego. Ej, udaje nam się pokonać ich, jak? What? Jak nam się udaje ich pokonać, niby? Przecież pokazywało, że jesteśmy gorsi od nich. Nie no. Co to ma być? Przecież oszukany pokazywało, że jesteśmy słabsi, a jesteśmy mocniejsi. Okej, więc tak, stara taktyka na wężyki się udaje, tylko że akurat wystawili kolejną dywizję. O. Dobra, musimy przejąć większość ich punktów, ponieważ oni są trudniejsi do pokonania. Okej, przejęliśmy. I dawaj ostatni punkt. Jest! O mój Boże, nie sądziłem, że to się uda. Bo ostatnio to naprawdę oni byli mega potężni, a tutaj to się udało znowu z taktyką na sznurek zrobić. Jestem szczęśliwy, okej. Więc w sumie tak naprawdę już... Okej, nowe prawo.
w sumie teraz mamy bardzo dużo rzeczy do zrobienia, tylko pierwszą rzecz, którą bym chciał, to jest skorowanie tych regionów. O, tutaj jest. Więc czas na kory. Więc teraz tworzymy Republikę Greifwaldu. I... No i udało się. Nie sądziłem, że się no naprawdę uda. Okej. Właśnie doszło do rewolucji. Ale takiej rewolucji, że oni są mega potężni. To może być trudne. Dobra. Na razie sobie weźmy to. Mamy w sumie tego gościa. Zapomniałem, że on daje nam te doświadczenie. Tutaj jakiegoś... Też kolejnego do powietrza byśmy sobie dali. Okej. Tworzymy republikę. I mamy bardzo brzydką flagę. Ona jest brzydka. Okej, co możemy... O, tutaj research slot, no to na pewno się nam przyda. I możemy też marynarkę wziąć. Mamy tych dwóch z tych samych gości. O, i mamy Donalda Trumpa. O właśnie, ostatnio była ta debata. I widziałem takie... takie właśnie zajawki, no takie wycięte momenty, fragmenty i no nie powiem, debata nie była emocjonująca. Okej, czy coś teraz jest takiego, co możemy szybko zrobić, takiego, żeby kogokolwiek zaatakować? Prawdziwy prezydent. I co tutaj możemy porobić? Patrzmy, co w sumie... Czy mamy coś do ataku? Tutaj mamy, że... Musimy... posiadać to. Okej, mają rewolucję. To się nigdy mi nie podoba, bo to oznacza, że mają najpotężniejszą armię, jaką mogą mieć. Naprawdę, a nie, myślałem, że można zrobić tylko jedno. Okej. Patrzę, co to jest. Stabilność minus, ale polityka wzrasta. Myślę, że zabierzemy im przywileje. Bo to jest chyba jedyne, co możemy na razie zrobić ciekawego. Na razie patrzę, co będzie, ale w głównej mierze pokazuje, że będziemy szli na wojnę z tymi. Bo bardziej chodzi o to, że musimy to zdobyć i wtedy trochę zdobędziemy siły, żeby później atakować resztę. Więc na razie możemy postawić dywizję na tym froncie. Wszystkie dywizje. Bo najprawdopodobniej to oni nas najszybciej zaatakują. Ale co tutaj możemy? Możemy odzyskać, o właśnie, możemy odzyskać naszą ropę. Dawajcie naszą ropę. No i możemy sobie trochę ulepszać te rzeczy. Tak, rycerze. Może na razie coś do gospodarki, albo artylerię. No artylerię można byłoby porobić. Coś tutaj mamy? Nie mamy. Możemy pójść dalej? Możemy pójść na piątkę. Co chętnie bym zrobił. Nie możemy pójść na moro ekonomii, szkoda. Nie sądzę, żeby to było dobre. Nie jest to. No to tego możemy sobie dać. No i zostaną oczywiście. Zostaną Donald Trump. Ale na razie będę już kończył. Ponieważ już to czas się po prostu na odcinek skończył. Okej, więc udało nam się legitnie to wygrać. Teraz oczywiście mamy taki problem, że mamy dużo rzeczy do zbadania.
ale nie wydaje mi się, że one aż tak bardzo dużo nam dadzą. O, ale to mi się podoba, że możemy dostać po prostu... Ludzie będą mogli od nas brać pożyczki. To mi się podoba. Więc... Chyba pójdziemy oczywiście w kapitalizm. Ale zobaczymy sobie w następnym odcinku. Dobra, to było wszystko. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Z wami Trehol. No to cześć!